Czy biblijne proroctwo siedmiu znaków, napisane prawie 2000 lat temu, spełnia się teraz? Czy współczesna nauka może potwierdzić pojawienie się tych biblijnych znaków? Uczeni są zgodni, że świat się skończy i że wiele cech końca świata może przypominać zjawiska i katastrofy opisane w Księdze Objawienia. Nie zgadzają się jednak co do tego, czy jest to wola Boga, czy też wypadek świata natury. Według Księgi Objawienia znaki ostrzegawcze, które zwiastują początek proroctwa, są jasne. Czterej jeźdźce Apokalipsy. Bibliści rozszyfrowali ich symbolikę. Jeźdźcy na koniach białym, rydzym, wronym i płowym przyniosą nieszczęście. Jeśli proroctwo zaczęło się już spełniać, zagrożenia, które niosą cztery jeźdźcy, powinny już się pojawić. Czwarty jeździec na płowym koniu symbolizuje zarazę. A gdy otworzył pieczęć czwartą i ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na... A więc witajcie po raz kolejny. No więc tak, może powiem na wstępie. Witam was po raz kolejny. Przede wszystkim słuchajcie, powiem tak. To, co obecnie dzieje się w Polsce i na świecie, to jest jedna wielka masakra. Z tego względu, że mamy to, co mamy. Ja próbowałem wrzucić dwa filmiki na Zielonego Smoka, tutaj nie ma co ukrywać. Próbowałem wrzucić dwa filmiki. Pierwszy filmik wrzuciłem, niestety został mi usunięty od razu przez YouTube. Dlatego padła druga decyzja, aby zrobić drugi filmik, nieco trochę przerobiony. Myślałem, że wszystko się uda. Tu nie chodzi, słuchajcie, o muzykę i tak dalej, o prawa autorskie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi naprawdę. Drugi filmik został również usunięty. Dlatego ogólnie zdecydowałem się, aby nagrać już taki trzeci filmik obecny tutaj na Ostatniego Samuraja, prawda, na kanał Ostatni Samuraj. Z tego względu, że nie chciałbym utracić poprzedniego kanału. Powiem tak, nie wiem, słuchajcie, jak to jest monitorowane, że oni potrafią w kilka sekund wręcz wyłapać niewygodny filmik. I to jest bardzo ciekawe, jak oni tak szybko działają, że wyłapują takie filmiki. Nie wiem, czy tu chodzi o tytuł i tak dalej. Pierwszy filmik, słuchajcie, szczerze mówiąc, dałem do sprawdzenia przez YouTube. Do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Otrzymałem tylko szybki komunikat, iż film został usunięty. I słuchajcie, o co chodzi? Zaznaczę, podkładają muzykę z YouTube. Z YouTube'a muzyka, która nie trzeba właściwie posiadać żadnych praw autorskich, gdyż po prostu jest legalna i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale dobrze, nagrajmy może ten filmik w inny sposób. Chciałbym właściwie ogólnie nawiązać do tego, co dzieje się obecnie u nas właściwie w Polsce. Sklepy, słuchajcie, przechodzą prawdziwe oblężenie. Właściciele, słuchajcie, hipermarketów, mniejszych sklepów, większych, nieważne jaka firma, jaka nazwa i tak dalej, też nie będę wymieniał. Tak czy inaczej, słuchajcie, zacierają ręce, zarabiają miliardy złotych teraz na jedzeniu, które, słuchajcie, nie ma co ukrywać. Ja na poprzednich filmikach zaznaczyłem, abyście nie wpadali w panikę. Owszem, przygotować sobie zapas żywności na tydzień czy dwa. Zresztą, co będzie, to będzie. Są bodajże takie pewne słowa Napoleona. Nie wiem, czy to było przed bitwą, czy podczas bitwy, który miał właściwie wypowiedzieć takie imię. No właśnie, nie imię, tylko takie słowa. Jeżeli jest ci pisana kula,
to ta kula dopadnie cię i pod ziemią. Także tutaj słuchajcie, macie przykład, jak historia może się powtarzać. I chociażbyście się, słuchajcie, chowali w bunkrach, w schronach, mieli zapasy żywności, wody i tak dalej, to i tak prędzej czy później będziecie musieli wyjść do miasta, dotykając, słuchajcie, klamki towarów i tak dalej, towarów umieszczonych na półkach, prawda? Także prędzej czy później, także mówię, choćbyście się, słuchajcie, chowali miesiąc, czy dwa, czy pół roku, to i tak wcześniej będziecie musieli wyjść. Nie używam już nazwy tego czegoś, co jakby wybuchło w Chinach, z tego względu, że to słowo jest, widzę, niewygodne chyba. I bardzo komuś zależy, aby nie powtarzać tego słowa. Ja tutaj też przede wszystkim, słuchajcie, nie chcę zaznaczam od razu, ja was nie chcę, słuchajcie, straszyć. Nie o to chodzi, żeby tutaj, prawda, budować panikę, strach, lęk was, obawy i tak dalej. Co będzie, to będzie, słuchajcie. Jeżeli nawet zrobicie sobie zapasy żywności, a to coś was dopadnie, nic wam nie pomoże. A kupowanie 50 paczek papieru toaletowego, czy 500 opakowań pizz, bo też takie zdjęcie widziałem, że pewien mężczyzna kupywał, autentycznie, słuchajcie, to nie są żadne bajki, 500 opakowań pizzy mrożonej, zaznaczę, w hipermarkecie. Proszę sobie wyobrazić, 500 opakowań pizzy. To jest, słuchajcie, nie do wyobrażenia. To coś z Chin wywołało w ludziach. Tu nie ma co ukrywać. Jaka panika, strach zapanowała w ludziach. I widzę, że tego się już nie da powstrzymać. Widzę obecnie to, co się dzieje na ulicach. Sam osobiście, słuchajcie, widziałem, jak pewien mężczyzna około 30 lat, przechodząc przez pasy, wiadomo, słuchajcie, była ikonka na czerwono, zakaz przechodzenia obecnie przez pasy, prawda? Pierwszeństwo mają samochody. Słuchajcie, mężczyzna, ten owy, nawet ten chłopak właściwie, nawet na to nie zwracał uwagi. Trzymał telefon w ręce, gdzieś dzwonił, z kimś rozmawiał właśnie o tym czymś, słuchajcie, i tylko do tego telefonu wrzeszczał. Co my teraz zrobimy, co my teraz zrobimy, słuchajcie. Panika, jaka powstała, to jest naprawdę nie do wyobrażenia. Nawet nie zwracał na to, że uwagi na to, że samochody między nim przejeżdżają, tylko po prostu przebiegł dalej i gdzieś wbiegł w bloki. Także zobaczcie, co się dzieje. I też was proszę o to, abyście nie wpadali w panikę, bo nie o to chodzi. Bo ja też tutaj mógłbym nagrać filmik, przykujcie zapas żywności na rok czasu. Nie o to chodzi, słuchajcie, tu jest problem w tym. Bo tu też są różne opinie na temat, jak to powstało, czemu to powstało, czemu to właściwie ma służyć. Tutaj są różne teorie spiskowe i tak dalej, no być może prawdziwe lub nieprawdziwe. Krążą pewnie tutaj różne też, na pewno żeście słyszeli pewne nagrania w internecie. Przykładowo pewnej Polki, która mieszka we Włoszech, nagrywała się swojej koleżance, która mieszka gdzieś w Polsce. Był to taki dramatyczny, nie że apel, tylko dramatyczna rozmowa. To, co się dzieje obecnie we Włoszech, to sobie nawet, słuchajcie, nie zdajecie sprawy, ale to akurat jest prawda. Drugie nagranie teoretycznie jest też gdzieś, pochodzi z Polski. Jest to nagranie pewnego mężczyzny. Tego też, słuchajcie, wam nie puszczę, tylko z tego względu, iż może to być mistyfikacja i tak dalej. Z tego względu, że ten mężczyzna twierdzi, iż od poniedziałku. Obecnie mamy 13 marca, tak? Poczekajcie chwilę. Między 15 a 16 marca, zaznaczę, oczywiście 2020 roku, czyli mówię, najprawdopodobniej z niedzieli na poniedziałek ma być wygłoszone orędzie naszego prezydenta, który ma stwierdzić teoretycznie, że jest bardzo źle. Ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Tego, słuchajcie, nawet nie zamieszczam tego nagrania i tak dalej. Podejrzewam, że wielu z was słyszało owe nagranie. No według mnie jest to napędzanie sztucznie paniki, aby w ludziach wywołać lęk, zawładnąć wręcz nimi, zawładnąć umysłami
i tak dalej, aby całkowicie zacząć jakby kontrolować ludzi. No miejmy nadzieję, że owe nagranie jest kłamstwem, zwyczajnym kłamstwem. A jeżeli jest to nawet prawda, no to słuchajcie, mamy to, co zostało przepowiedziane, zapisane 2000 lat temu. Czterej jeźdźcy tak zwanej apokalipsy. Czwarty jeździec symbolizuje zarazę. Będzie niósł śmierć. Nawet to słowo jest też niewygodne na YouTube, aczkolwiek tutaj mogę sobie na tym kanale na to pozwolić. Gdy nawet zostanie usunięty, to i tak założę następny. Wiesz, no na smoku takich materiałów nie zamieszczam, no nie będę ryzykował, prawda? Bo jeżeli mają coś usunąć, to lepiej niech to usuną tutaj, na tym kanale, niż na zielonym smoku, prawda? Bo też nie ma co ukrywać. Teraz zamieszczę kilka zdjęć. Na pewno już wielu z was widziało i tak dalej, podobne i tak dalej, i tak dalej. No, które naprawdę dają do myślenia to, co telewizja, media zrobiło z ludzi. Jak zaczęło nimi totalnie kontrolować właściwie ich umysły. Słowo Korvir S. Słuchajcie, działa tak jak w 1939 roku słowo idą Niemcy. I to mamy, słuchajcie, dosłownie właściwie to samo. Tutaj wam, słuchajcie, przykładowo też przytoczę pewną sprawę, gdy, prawda, właściwie z historii, gdy Niemcy zaatakowali Rosję. Rosjanie, słuchajcie, zwykli żołnierze, poborowi i tak dalej, którzy walczyli na froncie, uciekali już na samo słowo Niemcy. Idą Niemcy, słuchajcie. I już, słuchajcie, wszyscy autentycznie zaczęli gdzieś znikać, unikać. Zaczęli, słuchajcie, opuszczać swoje stanowiska bojowe i tak dalej. Także tutaj macie to samo w sumie, tylko że akurat tutaj chodzi o epidemię. To, co się dzieje, to słuchajcie, to jest jedna wielka paranoja, masakra i tak dalej. Tak jak wcześniej zaznaczyłem, jeżeli ma coś być, to i tak będzie i nic wam nie pomoże. Na pewno wam nie pomoże te 500 opakowań pizzy czy 50 opakowań papieru toaletowego, bo też widziałem autentycznie zdjęcie, gdzie gościu kupywał 50 opakowań papieru toaletowego. Także zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. Wpadli w totalną panikę. Co tu jeszcze można powiedzieć? Czekajcie, może zrobię taką chwilową przerwę, jak to się mówi. Także zobaczcie chociażby sobie te oto zdjęcie. Ludzie całkowicie już potracili, słuchajcie, zmysły. To co się obecnie dzieje w hipermarketach, to jest naprawdę jedno wielkie oblężenie. Półki puste, oczywiście nie wszędzie. Też trzeba zaznaczyć, bo osobiście też byłem w niektórych sklepach. Ja akurat, jeżeli chodzi o mnie, wybieram bardziej te mniejsze. Aczkolwiek mówię, nieważne, czy właśnie hipermarket, czy mniejszy sklep, czy nawet pani Zosia z monopolowego, prawda, czy z warzywniaka tak zwana, czy taki Janusz, prawda, jak się teraz mówi. Nieważne gdzie. Jeżeli słuchajcie, to jest przypisane, to i tak was dopadnie. Ale widzicie sami właściwie, jaką panikę obecnie nam się przedstawia. To jest nawet nie do opisania, jak teraz sklepy zarabiają, słuchajcie, miliardy wręcz na sprzedawanej żywności. Nawet, słuchajcie, nie ma co ukrywać, na zwykłym papierze do dupy i chusteczkach, mydle i tak dalej. To, słuchajcie, schodzi wręcz tonami. I tutaj też, no nawet nie wiem, jak można to nazwać, to, co właściwie dzieje się obecnie. Natomiast tutaj chciałbym wrócić do, czy to do przepowiedni, czy do jakichś tam wizji, którzy niektórzy ludzie mieli. Ja teraz nie pamiętam, czy na Zielonym Smoku, czy na Samuraju rzucałem kiedyś taki materiał.
pewnej kobiety, która przepowiedziała to, co się wydarzy w roku 2020. Z tego, co ja pamiętam, to byłem wyśmiany, że co ty, chłopie, opowiadasz, daj sobie spokój i tak dalej, bajki opowiadasz. No to teraz macie przykład, że to nie są bajki. Ta kobieta w sumie powiedziała pewne słowa, że coś zacznie się bardzo, bardzo daleko i tak dalej. Tutaj właśnie jest wiele, wiele takich ludzi, którzy mieli jakby wizję i oni faktycznie mogli mieć rację. Ja bardziej zaznaczyłem, iż stawiałbym bardziej na jakąś epidemię i tak dalej. Pamiętam, że coś takiego powiedziałem, że nie daj Boże doszłoby do epidemii. Z tego względu, że wojna obecnie nie ma sensu, gdyż jest to po prostu nieopłacalne. Tylko z tego względu, że gdyby jeden kraj, jedno państwo odpaliło tak zwany czerwony guzik, wysłałoby na drugi kraj, prawda, rakiety atomowe, jądrowe i tak dalej, drugie państwo by zrobiło tak samo, no to słuchajcie, co by powstało? Jedna wielka pustynia. Także to jest ogólnie nieopłacalne. Lepiej wygrać wojnę, chociażby przez takie coś, co wybuchło w Chinach, prawda? Czy może nastąpić kolejna tak zwana depopulacja? Tutaj już niepotrzebna jest druga wojna światowa, czy druga, trzecia, piąta, dziesiąta. Ludzi można wyeliminować wręcz w inny sposób. Chociażby taką właśnie, tutaj teraz trzeba zaznaczyć, jeżeli chodzi o tą słynną sprawę. No i właśnie, tutaj słuchajcie, już przejdźmy może do całego sedna sprawy. To coś, co wybuchło w Chinach. Jak niektórzy twierdzą, iż może to być tak zwana broń biologiczna. Tutaj chodzi przede wszystkim, prawda, o Cor-Is. Cor-Vir-Is. Nie wymawiam pewnej nazwy tylko z tego względu, że jest to nieodpowiednie dla pewnych osób i lepiej też radziłbym wam, abyście się nie posługiwali takimi słowami, no bo można stracić kanał. No to też mówię, nie o to chodzi. Teraz, jeżeli chodzi właśnie o tą rzecz, która wybuchła w Chinach, czy może być to tak zwana broń biologiczna? Tutaj nasuwają się różne pytania, teorie spiskowe, odpowiedzi i tak dalej. Słuchajcie, powiem tak. Może być coś na rzeczy. Aczkolwiek tej informacji wam nie potwierdzę w 100%. Jedna właściwie z opinii, właściwie z teorii mówi o tym, iż owy Cor-Is został jakby stworzony wręcz specjalnie z tego względu, że ludzi na świecie jest za dużo i trzeba tą populację ludzi owych, prawda, zmniejszyć. Dlatego ten Cor-Is został wypuszczony wręcz na świat, na cały świat. Druga teoria mianowicie mówi o tym, że to też jakby wymknęło się spod kontroli i jakimś przypadkiem wydostało się na światło dzienne. Chociażby też na przykład tutaj macie przykład z Czarnobyla, prawda? Też buch, walnęło, prawda? No poszło, trudno, stało się. Natomiast tutaj mamy z czymś bardziej do czynienia, z czymś groźniejszym. Wydostało się na światło dzienne i też pytanie, czy ktoś pomógł temu czemuś wydostać się na zewnątrz lub ktoś specjalnie wypuścił to na świat. Także tutaj nie ma słuchajcie co się kłócić, tak czy inaczej już jest za późno, poszło. Ale tutaj znowu wróćmy do przepowiedni różnych ludzi i tak dalej, czy tam słuchajcie ze spraw Biblii, przepowiedni i tak dalej. Czy to było przepowiedziane już 2000 lat temu, że coś takiego się właściwie wydarzy, pojawią się czterech, właściwie pojawi się czterech
jeźdźców apokalipsy, trzęsienia ziemi, powodzie, susze. Zobaczcie, co się obecnie dzieje na świecie. Zło. Zło, które panuje, opanowuje, słuchajcie, cały świat. Nie ma co pan, nie ma tutaj, słuchajcie, co się ukrywać, co okłamywać właściwie. Jak jest atakowany Kościół. Też daje prawda do myślenia. Gdy, słuchajcie, przyjmowałem kolędę niedawno, ksiądz, który akurat chodził, ja mu powiedziałem wprost, proszę księdza, prawda, różne tematy, aczkolwiek zaznaczyłem, że zło zaczyna wygrywać nad światem. Był to normalny ksiądz, także on rozmawiał specjalnie, słuchajcie, nie chodziło mu właściwie o żadne pieniądze i tak dalej, bo też wielu, prawda, księży, którzy chodzi po domach, prawda, liczą na jakąś kopertę, akurat nie o to chodziło. Ale też potwierdził moje zdanie, tak, młody człowieku, masz rację, zło zaczyna wygrywać na świecie, także on już o tym wie. Jeżeli z tym nic nie zrobimy, no to będzie jeszcze gorzej. I czy to zostało jakby przepowiedziane już 2000 lat temu, że przybędzie czterech jeźdźców apokalipsy, gdzie między innymi pojawi się na białym koniu, niosąc śmierć i zarazę. Czy możemy to, słuchajcie, tutaj wszystko jakby porównywać, wiązać z tym tematem? Oczywiście, że tak. Tutaj, tak jak wcześniej zaznaczyłem, nie chcę, abyście wpadali w panikę. Ale no to już mogło być, prawda, przepowiedziane po zerwaniu kilku pieczęci i tak dalej, że coś takiego ma miejsce, epidemie, choroby i tak dalej. Tutaj również są takie różne tematy, że to wszystko, co się obecnie dzieje na świecie, jest to ostrzeżenie, aby ludzie się opamiętali to, co robią. Też takie, słuchajcie, też takie słowa padły ważne, że jeżeli dostaje się chleb, to niech ten chleb od Boga, zaznaczę, to jeżeli wy dostajecie chleb od Boga, to niech właściwie ten chleb będzie chlebem, a nie chemią. Bo taka jest prawda. Umieszczany obecnie, słuchajcie, tak zwany glifosat w bułkach, w chlebie, on jest praktycznie wszędzie. Sama pszenica i tak dalej zawiera już różne pestycydy, jakieś, słuchajcie, wzmacniacze, chemii i tak dalej. Tylko aczkolwiek ludzie są nadal zacofani, tutaj ma co ukrywać, ludzie są, słuchajcie, tępi. Nie chcę tu, słuchajcie, nikogo z was obrażać, ponieważ szanuję każdego z was. Natomiast tutaj chcę was zaznaczyć, żeby ludzie się w końcu obudzili. Ja tutaj nie mówię, słuchajcie, żeby każdy z nas wyszedł na ulicę i, prawda, robił jakieś tam rewolucje i tak dalej, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby ludzie się obudzili. Zobaczcie, co się dzieje obecnie na oddziałach onkologicznych, tak zwanych. Moja przyjaciółka akurat pracuje w takim szpitalu. Oczywiście o tym nigdzie się nie mówi, tego się nie podaje, ale to, co się tam wyrabia, słuchajcie, to naprawdę, no, klękać na kolana i modlić się. Co żywność robi z ludźmi. Każdy ma to za przeproszenie wręcz w dupie, póki jest zdrowy. Jeżeli ktoś zachoruje, już jest za późno. Powiem tak, już jest za późno. Chociażby nie wiem, słuchajcie, jakie byście leki przyjmowali, antybiotyki, tym bardziej się dobijacie, bo tu nie ma co ukrywać. Polska powinna wrócić do naturalnych metod leczenia, ziołolecznictwo. Osoby z cukrzycą i tak dalej powinny być leczone ziołami, nie jakąś insuliną i tak dalej, tabletkami, antybiotykami, bo to, słuchajcie, musicie pewne rzeczy zrozumieć, że to wszystko jest jakby napędzane. To wszystko prędzej czy później wyniszcza wasz właściwie organizm. Tutaj zobaczcie, 1500 lat temu, 100-200, nie było takich rzeczy jak insulina przykładowo, czy jakieś tam, prawda, tabletki i tak dalej. Ludzie wszystko czerpali z natury i do tego właśnie trzeba powrócić. I tutaj znowu nawiązuje się kolejny temat, iż owe nieszczęścia, które właściwie dzieją się na świecie, są jakby karą za grzechy. Karą, która zostanie spuszczona na ludzkość.
żeby po prostu zwyczajnie ludzie się opamiętali. Nieważne, czy ktoś jest winny, czy niewinny, zostaną jakby wszyscy ukarani. I tutaj teraz znowu jakby przejdźmy do kolejnego tematu. Kto ocaleje? Właśnie, kto ocaleje? A więc teraz tak, kto przetrwa? Kiedyś oglądałem taki program telewizyjny na temat końca świata i tak dalej, i tak dalej. I według tych, słuchajcie, wszystkich profesorów, naukowców i tak dalej, to ze wszystkich ludzi żyjących na naszej Ziemi, jak się szacuje, teoretycznie może przetrwać od 3 do 5%. Także sobie wyobraźcie. Przetrwa od 3 do 5% tylko ludzkości na świecie. Także może tutaj, słuchajcie, ten temat zamkniemy. Natomiast tutaj chcę jakby wrócić do planu właściwie... Plan carycy Katarzyny, która wypowiedziała takie słowa. Tutaj, słuchajcie, też nie chodzi o Polskę, ale tutaj akurat skupmy się typowo na Polsce, gdyż ona akurat chciała zniszczyć Polskę. Słowa, które wypowiedziała, tutaj, słuchajcie, sobie pozwolę przytoczyć, gdyż jest to długa rozmowa, długie pismo właściwie, które właściwie jej słowa zaczynają się tak: Polskę zgnębić na zawsze. I tutaj akurat sobie może przejdźmy do całego sedna tej sprawy. Istnieją, są to, słuchajcie, słowa carycy Katarzyny, także zacznijmy. Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem, a świat nie podniesie wrzasku. Także tutaj zobaczcie, co się dzieje obecnie w Polsce. Dobra, czytajmy dalej. To małe narody, plemiona, z innych można uczynić małym wysiłkiem niewolników i będą chętnie lizali rękę Pana. To narody o podłej duszy, od kolebki niegodne samostawienia. W wielkich obszarach Azji roztopią się bez śladu. W trzecim wreszcie nie można zrobić ani tego, ani tego. Przynajmniej nie od razu. I tutaj padają ważne słowa, o kogo chodzi, które wypowiedziała owa Katarzyna caryca. Teraz słuchajcie uważnie. To Polacy. Nie można ich zaanektować, ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim. Narzuca to europejska równowaga sił. Po drugie, nie można tego zrobić od ręki, gdyż są to znakomici żołnierze. A cały naród, gdy otwarcie zagrożony, przypomina wściekłego wilka w nagonce. Zbyt dużo by to kosztowało, należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Także zobaczcie, co się dzieje. Czytając dalej. Jeśli nie da się uczynić żeń trupa, należy przynajmniej sprawić, żeby był jak chory, ropiejący i gnijący w łóżku. Trzeba mu wszczepić zarazę. Zobaczcie, co się dzieje teraz na świecie. Zarazę. Wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić
i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Będą oni walczyć długo, bardzo długo. Nasze prochy przepadną, ale przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj. Sprzedadzą go jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces, panin, korupcją milczących psów, którzy będą nimi rządzić bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciw możnym. Zobaczcie, to się składa. Wszystko się, słuchajcie, składa w jedną całość. Gdy ktoś nie ma pieniędzy, jest biedny. Atakuje tych bogatszych. Jest to prawda, słuchajcie. Gdy ktoś nie ma pieniędzy, wyżywa się na tych, którzy mają te pieniądze. Zobaczcie, co się obecnie dzieje w tych czasach. Tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swojego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród. Nie tylko z godności i siły, lecz po prostu z wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych i nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by piramidę pasowały, by każdy zdolny, inteligentny człowiek i tak dalej, i tak dalej. Zależy, tutaj jeszcze jest kilka takich zdań, aczkolwiek myślę, że akurat trafiło to do was. Mam nadzieję, że owe słowa trafiły do waszych umysłów, prawda? Także zaczniecie w końcu myśleć to, co się dzieje obecnie u nas w Polsce. Dobrze, słuchajcie, już jestem, nie chcę właściwie tego odcinka przedłużać. Ja jeszcze nagram jakby drugi odcinek na temat gier komputerowych, filmów, chociażby tutaj The Walking Dead i tak dalej, prawda, czy chociażby gry Czarnobyl. Czy one jakby, słuchajcie, zwiastują tego, co nas czeka? To jest, słuchajcie, też ciekawe, prawda? Niby zwykły obrazek z filmu. Ale czy tak może wyglądać świat za niedługo, że przetrwają tylko najsilniejsi, którzy będą sobie w stanie jakby sami nawzajem pomagać, będą uczynni i tak dalej, będą zorganizowani. Nieważne, słuchajcie, czy ktoś biega z kataną, z mieczem samurajskim, czy z AK-47, nieważne. Tak jak tutaj na filmach. Ważne to, aby przetrwać, prawda? Czy powstaną takie grupy ludzi, którzy będą robili wszystko, będą tak zorganizowani, żeby przeżyć. Ale mówię, słuchajcie, to będą akurat pojedyncze jednostki, to będą pojedyncze grupy. Gdyby tak naprawdę doszło, tak jak jest w tych różnych filmikach, że nadchodzi apokalipsa, koniec świata, zombie. Nie, słuchajcie, tutaj nie wierzę w żadne zombie i tak dalej, czy jakieś wilkołaki. Tutaj bardziej chodzi o epidemię i tak dalej, że przetrwa akurat ta grupa ludzi, która będzie miała szczęście. Jeżeli się pogodzą, jeżeli się zorganizują i tak dalej, są w stanie przetrwać. Także mam nadzieję, że ten filmik nauczy was pokory. Że nie zawsze chodzi o pieniądze, o sławę, o jakie mamy stanowisko w pracy i tak dalej, tylko jakimi ludźmi jesteśmy. Nieważne, czy biedny, czy bogaty, nieważne, czy słuchajcie, jeździcie samochodem typu Tico, czy Lexusem, czy kombi, czy Lamborghini, bo i tak w sumie jesteśmy jednym. Jesteśmy równi. Także w tej chwili to wszystko. Ja jeszcze postaram się nagrać drugi odcinek, jakby tutaj nawiązujący do gier komputerowych, filmów. Czy to wszystko było już przewidziane właściwie, to co się wydarzy
w najbliższym czasie. Dobrze, także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.